Dragi ludzie, idziemy k końcu naszego eksperymentu, będą jeszcze trzy języki. W tym epizodzie będzie ukraiński. Język mnogo podobny k polskiemu w mnogich swojstwach, no jednocześnie także ukraiński jest osobliwy i ma na przykład mekko c, które nie jest w drugich językach, także on i ma niektóre swojstwa, które są bardzo wielko podobne k językom z Jugosławii, czy to jest zaisto udziwiające. Jest mnogo kilometrów między dawną Jugosławią i Ukrainą. No, jak dobrze ja będę rozumieć ukraiński język, który jest pisany kirilicą i to nie jest mój rodny alfabet, ocenite wy. Tak, jak w drugich epizodach, ja chcę także przypomnieć, że ja nie uczył jestem się ni jednego drugiego słowiańskiego języka, jedino międzysłowiańskiego. Dobro, popróbujmy z ukraińskim językiem. To będzie wyższe tężko za to, czy to jest kirylica, a mój rodny alfabet jest latynica, uvidimo. Wypadkowa statia, to będzie to. Aga, 1, 2, 3. Istanbul Cup 2021, parny rozryad. Parny to znaczy, myślę, w parach, w dwojicach rozryad. Tytuł powinni byli zachęcati Aleksa Huarachi ta Desire Krawczyk, ale Huarachi wyrzuciła nie grati, a Krawczyk wydała przewagę turnieju w Stuttgarti. Turnier wygrali Weronika Kudermetowa ta Elise Mertens, zdolawszy w finali paru Nao Hibino i Makoto Nimia z rachunką 6-1. Istanbul Cup? Ja nie jestem znalec sporta. Da, jak rozumiem, wsi ludzie mieli, że będą chwatati tutaj tytuł, tutaj Istanbul Cup, niekakowa Aleksa Huarachi i Desire Krawczyk, ale Huarachi nie chciała grać, a Krawczyk prosto proigrała w Stuttgarcie, w Stuttgardzie. I tak z tego powodu tutaj turniej na polskim, da, zigrali Weronika Kudermetowa i Elis Mertens. One pobiedili w finale paru Nao Hibino i Makoto Ninonimia i oni imali 6-1. Jedino nie znam, czy to znaczy rozriad, parny rozriad. Weronika, finalisti peremożci, finalisti rachunek finalu. Trzeba by mi poiskać, czy to jest Istanbul Cup, czy to oni tam igrają. To nie jest tu jasno napisano, trudno jest rozumieć. Generalnie rozumiem, kto czy to izigrał, no nie rozumiem, czy to jest Istanbul Cup. Dobro, idemo dalej. Ukraiński język Labalm. Labalm, municipalitet u Francji, u regioni, aha, Auvergne-Rhône Alpi, departament Savoia, naselenia, aha. No da, to jest w niekakowym regionie Auvergne-Rhône Alpi, departament Savoia, naselenie, to znaczy populacja, jest toliko ludzi. Municipalitet roztaszowany na відстані близько на південній схід від Парижа. Ага, добре. Тутой муніципалітет є умістовєни. Його місто є в приблизно 400-410 кілометрів
na sewierny wschód od Paryża. 70 km na wschód od Lyona i 22 km na sewierny zachód, czyli zapad od Chambera. Chambery. Może jeszcze jedno rzeczenie. Historia. Do 2015 lata municipalitet przebywał u składu regionu. Aha. Municipalitet był w jako część regionu Rona Alpi. Da. I potem on począł należeti do regionu objedinjenego regionu Auvergne-Rhône-Alpi. No da, myślę, wszystko, co rozumiem, jest dobro. Tec Burhas. Bulgarska teploelektrocentral. Aha. Spodrużena dla obsłuchowania na fotoperebnocho zawodów Burhasi. Na razie należy rosyjskiej kompanii Lukoil. Aha. Dobro. I tak tutaj Tec Buras to jest niekakowa teploelektrocentralia, da? I ona jest zdzielana, aby obsługiwać naftoperebnocho. Aha, może być i to jest niekakowy naftowod, on wede naftu, niegdzie, w Burgasi. I on aktualno należy k ruskoj, rosyjskoj kompanii Lukoil. Da, i to jest w Bułgarii, jak widzim. Da, to może być i nieco tak, tu jest napisano zamiana i zmiana turbin. Modernizowali to. W tych latach na Majdanczyku stracili weli w diu 9 kotliw, co najmniej 6, w jakich byli wyhotowleni Baunauskim kotelnym zawodom. A, dobro, myślę, zawód to jest niekakowa firma. Na polską zawód to jest prosto profesja. Okej. I tak w tutaj datie na ploszczy tutaj stacji aktywowali 9 kotłów. To na kako na polską kocioł. Przynajmniej 6 z nich było przygotowano balnarską kotelną firmą, producent kotłów. 3 byli aktywowani w 1906. Aha. I to był typ niekakowy BKZ HM i mali produktywność około 160 ton pary na jedną czasinę hodynu. Mhm. To byli niekakowi stancyjni numery 1, 3. A 3 byli wwedeni w tutaj datie, to był typ WKZ i produktywność była 320 ton pary. I oni żywili, to znaczy robotali z pięcioma turbinami i wśród nich byli niekakowe drugie turbiny. Okej. Okay. Myślę, ja to wszystko jestem rozumiał. Nie jest problem. Dziękuję za zobaczenia. Tak myślę, mówią Ukraińcy. Ako ja pamiętam dobro. No i czekajcie na nowe epizody mojego sławnego eksperymenta. I niechaj Međuslovenska sila będzie z wami. Dobry dzień i dobry wieczór wam.